Czy spotykasz się z takimi komentarzami, że jesteś odklejona? Że może trochę nie wiesz w tym całym sukcesie, jaka jest rzeczywistość, z jakimi ludzie się mierzą problemami, jak wygląda przeciętne życie? Nie wydaje mi się, że żyję w jakiejś bańce, wiesz, w jakiejś swojej imaginacji. Jestem w stałym kontakcie ze swoimi wirtualnymi podopiecznymi i codziennie, otwierając wiadomości od nich, zderzam się z historiami, które szarpią mi niejednokrotnie serce na kawałki. Chcę być zawsze blisko drugiego człowieka, zwłaszcza tych ludzi, którzy są w potrzebie i szukają gdzieś, wiesz, dobrego słowa. Czasem to jest kwestia nawet wysłuchania osoby, która potrzebuje z siebie rzucić jakiś ciężar. Wolę na pewno w ten sposób, aniżeli czytanie hejtów, które są jakimś rozładowaniem frustracji, tak? Więc wtedy znajduję czas i znajduję przestrzeń na to, żeby odpowiedzieć. Mhm. Ja zawsze pamiętam o tym, że spotykam się z człowiekiem po prostu, ale ludzie, którzy nie wszyscy, zdecydowanie nie wszyscy, którzy nas czasami oglądają, jak słyszą słowo gwiazda, to wiesz, wyobrażają sobie po prostu, że topicie się w tych pieniądzach, po prostu tam jest służba i tak dalej. Więc pomyślałem, że tak już, żeby tak troszkę lżej też było na koniec, to że zapytam cię o takie trzy rzeczy, którymi sprawdzimy, czy faktycznie Ewa jest krwi i kości tutaj babeczką. Ale ja muszę jedną rzecz powiedzieć. Ja się obrażam na określenie gwiazda. Dobrze. Zupełnie serce, bo ja w gwiazdy nie wierzę. Nie ma gwiazd na ziemi. Kreowanie swojego wizerunku, pokazywanie się niejednokrotnie takim, jakim się nie jest, pokazywanie rzeczywistości, która nie ma nic wspólnego z realiami, dzieje się czasem na potrzeby rynku. Czasem takie osoby próbują przykrywać jakieś swoje słabości, swoje kompleksy. Otaczają się jakimś murem i tworzą wokół siebie postać, która pewnie sprawia, że może czują się lepiej. Natomiast nie zazdrośćmy tym osobom, które są z pierwszych stron gazet i o których jest głośno, i które bardzo muszą walczyć o tę atencję cały czas i mierzą się ze swoimi porażkami każdego jednego dnia, odrzuceniem, zapomnieniem, brakiem kontaktu też czasem, wiesz, z takimi, no, tak jak mówimy, z takimi realiami, tak? Bo łatwo jest się odkleić. Często mówimy tak, że wyobrażamy sobie, że ktoś jest jakiś. Ja sama zmierzyłam się z tym niejednokrotnie, organizując tygodnie metamorfozy, warsztaty. Moment, kiedy przychodzą do mnie osoby, ze mną zaczynają rozmawiać, to słyszę niejednokrotnie: jak dobrze, że ty jesteś taka sama jak w tych social mediach. Ja mówię: no dobrze, ale kogo sobie wyobrażałaś? No, ale zdarzyło mi się też spotkać osoby, które na pewno rozczarowałam, bo wyobraziły sobie więcej, lepiej, wyżej, dalej, nie wiem. Że jesteśmy tylko ludźmi. Nie wiem, czy chcesz wrócić do tej formy trzech leciutkich sprawdzianów, które po prostu nie pokazują gwiazda czy nie gwiazda, tylko po prostu wszyscy robimy to samo. Czy Ewa Chodakowska sprząta sama? Sprzątam niejednokrotnie, ale oczywiście mam też osobę, która przychodzi raz w tygodniu do nas do mieszkania i... Jak wielu z nas. Nie ale widziałem na Instagramie, jak fantastycznie sprzątasz, bo jeszcze sobie tańczyłaś do tego i po prostu w każdej mniejszej rzeczy dobrze coś pozytywnego znajdujesz. Miałam praktykę w Londynie, także dobrze sprzątam. Sprzątam tak, że można zjeść z podłogi. Okej. Znam też takie osoby, które nigdy nie miały okazji przejechać się komunikacją miejską. Miałaś taką przygodę? No, oczywiście, że tak. I metrem, i tramwajem, i autobusem, jak najbardziej tak. Ale odkąd mam samochód, to jeżdżę samochodem. I na koniec, ile dzisiaj Ewa Chodakowska na tej sesji zjadła słodyczy? Jezu, dzisiaj, ja właśnie powiedziałam dzisiaj do całej ekipy, i będę szczera, że ja na produkcjach jem takie śmietki, więc jadłam makaroniki. Nie mogę powiedzieć, bo to aż źle brzmi. Ale żelki ale były z sokiem owocowym. Zjadłam czekoladkę, która była przeterminowana. Później się to o tym dowiedziałam. Zjadłam trochę batona, jakiegoś tam X, trochę czekolady, no wszystkiego dzisiaj trochę zjadłam. Nie powinny takie rzeczy, no ja jestem słaba po prostu, mam swoje słabości. W domu takich rzeczy nie trzymam, to jest też ważne, bo gdybym trzymała, to bym je po prostu pewnie żarła. No dobrze, słodkie te nasze zdjęcia wyszły, pełne miłości, zapraszamy do magazynu Viva. Zobaczcie nie tylko zdjęcia, można też przeczytać wywiad z Ewą i z jej siostrzeńcami. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Miło.